Mamy w tym roku mamy trzy katalogi na targach we Frankfurcie. Jeden to jest ten co roku, czyli Polish Book Market, który pokazuje nam, na czym polega rynek książki w Polsce. Drugi to jest wyjątkowo z okazji stulecia niepodległości katalog, naszym zdaniem, najciekawszych książek historycznych o historii Polski. I trzeci ten zasadniczy katalog New Books from Poland, który no jak co roku pokazuje najciekawszą literaturę ostatniego roku, która wydawana jest w Polsce w różnych gatunkach. Od prozy przez short stories, nowele, po literaturę faktu, czy wyjątkowo w tym roku po raz pierwszy komiks. Pokazujemy, wydaje mi się, najciekawsze zjawiska w literaturze albo najciekawsze prądy. Z tego katalogu widać, że polska literatura stoi bardzo mocno krótkimi short stories, nowelami i opowiadaniami. Tu mamy naprawdę dużo dobrych zbiorów nowel, od Olgi Tokarczuk po Mariolę Kruszewską, debiutantkę. Druga rzecz istotna, pokazujemy w tym katalogu chyba coś, co jest rzeczywiście mocą literatury polskiej, czyli kobiety w literaturze. Mamy dużo autorek. Więcej chyba autorek niż autorów. Zwykle jest tak, że na festiwale literackie jeżdżą sami pisarze i poeci. W katalogu naszym kobiet jest wystarczająco dużo, żeby pokazać, że naprawdę literatura pisana przez kobiety ma mocną pozycję w literaturze polskiej.